Cześć, witajcie w podcaście Słyszeć Śląsk. Dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. I trochę tego słowa Śląsk się tutaj już pojawiło, więc chyba wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Dzień dobry, domyślam się, że o Śląsku. Tak, dokładnie. No i myślę, że zaczniemy od takiej krótkiej rundki pytań do. Ojej. Czy tradycje górnicze pozostaną z nami nawet po zakończeniu wydobycia węgla? Na pewno zostaną dłużej niż same kopalnie i przemysł wydobywczy, bo po pierwsze są fajne, jest to jakaś wartość i jest to też unikat, bo zauważcie, że niewiele jest kultury industrialnej w innych regionach kraju, Europy czy świata. Górnicy mają tą swoją kulturę wytwarzaną od praktycznie kilkuset lat i ja myślę, nawet nie myślę, wiem, bo to widać w miejscach, gdzie kopalni już nie ma, mieszkają byli górnicy, emerytowani górnicy, a te tradycje górnicze podtrzymują. Spotykają się na karczmach piwnych, spotykają się, żeby wspólnie uprawiać jakieś hobby, na przykład hodowcy gołębi albo hodowcy takich miłych zwierzątek jak króliki. Czy malarze, pamiętajcie, że Śląsk jest zagłębiem artystów, malarzy, prymitywistów. Mamy ich tutaj nie dziesiątki, nie setki, a tysiące. Sama Barbórka i kult świętej Barbary, bo tak do końca nie wiemy, czy to jest postać historyczna, czy wymyślona, czy to tylko legenda, ale w każdej kopalni przecież taka kaplica była. Mamy dzięki temu na Śląsku, w Katowicach, mamy jedyne centrum handlowe na świecie, gdzie jest kościół, bo to jest właśnie dawna kaplica przy tym dużym, największym centrum handlowym w Katowicach. Dawna kaplica kopalni, która tam istniała przed centrum handlowym. Więc to wszystko zostaje w jakiejś formie. Oczywiście to ewoluuje, to się zmienia, ale na pewno trwać będzie. Jaki potencjał ma Śląsk na przyszłość? Duży, dlatego że całe bogactwo materialne i niematerialne Śląska wzięło się stąd, że przybywali tu ludzie z różnych części świata. Wiązało się to oczywiście z przemysłem, który tak na dobre zaczął tutaj rozkręcać się już w XVIII wieku, a XIX wiek to już w ogóle prosperita. I ludzie tu przychodzili, tak mówię, z różnych części świata. Oni tworzyli te dobra materialne, dlatego że był tu węgiel i wokół tego cała otoczka powstała. Ale dzisiaj, kiedy odchodzimy od węgla, to przecież ten potencjał ludzki jest najważniejszy. I myślę, że to będzie, to już jest takie centrum, czy bardzo silny ośrodek naukowy, nowych technologii. I to będzie się jeszcze bardziej rozwijać. To jest naturalne, ale ja bym był o to spokojny. Znaczy te przyszłe pokolenia, które przed nami albo w trakcie nas, naszego życia żyją, one będą w ogóle kojarzyć tradycje górnicze z tymi symbolami, które widzą na Śląsku? Znaczy myślę, że jak będą chcieli do tego dotrzeć, to dotrą, bo dzisiaj wszystko się archiwizuje, digitalizuje, to już nic nie ginie, przecież można oglądać i orkiestry w internecie i różne wydarzenia, filmy. Są też grupy, które to kultywują, mimo że już nie są górnikami, tak ustaliliśmy, nie można kopalń i pokazują się to. Na przykład w Barbórkę słychać te orkiestry o 6 rano, które robią pobudkę w różnych częściach naszych miast. Pytanie jest takie, znaczy chcę jeszcze powiedzieć, że też dużo obiektów industrialnych zostało, tak, i one służą nam w zupełnie nowej formule. No i będzie pytanie, skąd się to wzięło, czemu to tak architektonicznie odbiega od tego, co się dzisiaj buduje, tak? Ktoś powie za 30, może 50 lat. Słyszałem też taką opinię, że z którą nie do końca się zgadzam, od razu powiem, że być może niepotrzebnie zostawiamy aż tyle tych budynków poprzemysłowych, no bo ten ktoś twierdzi, że te przyszłe pokolenia powiedzą, po co im to zostawili, skoro to ich też zabijało? No ale to była taka tutaj, no taka była specyfika, że jedną ręką nas ten Śląsk i to nasze złoża węglowe karmiły, a drugą wpływały na to, że stan naszego zdrowia był nie najlepszy. No ale tak to po prostu jest. No właśnie, nawiązując do tych orkiestr górniczych, dętych, czy tylko one powinny zostać po górnictwie? A tak często mówię, że to co, ale ja dodaję, że najlepsze co powinno zostać
po górnictwie to orkiestry dęte, bo to jest ciekawostkowe, zjawiskowe, jest to fajne i one powinny zostać. Powiem, że w tej chwili są czynione starania o wpisanie orkiestr, górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska na listę UNESCO i te prace, te starania są bardzo zaawansowane i myślę, że wkrótce to nastąpi. To jest taki namacalny, taki widoczny, słyszalny symbol tego, co, no co się rzeczy musi skończyć, ale bardzo fajny, uważam, że to powinno pozostać i to pozostanie, nie tylko zresztą to. No właśnie, co jeszcze pozostanie? Myślę, że zostaną takie różne zwyczaje górnicze, właśnie tych karczm piwnych, ten kult świętej Barbary, czyli obchodzenie Barbórki na początku grudnia. Czy dalej trwają grupy te malarskie, bo tam przychodzą młodzi ludzie do nich, którzy już z przemysłem wydobywczym nie mają kompletnie nic wspólnego. To są często już nawet nie synowie, a wnukowie czy wnuczki panów, którzy kiedyś na kopalni pracowali lat temu 20-30. I oni malują, opierają się na tym, co robili ich starsi, często już nieżyjący koledzy. I to trwa. I myślę, że jeszcze jakiś czas będzie trwać. Długi czas. Oby jak najdłuższy. Rozmawiamy trochę i nawet sporo, bo to myślę, młodzież najbardziej interesuje, czyli edukacja. No i wy macie taki przedmiot jak edukacja regionalna, ale może zapytajmy naszego gościa, jak powinno wyglądać edukowanie o Śląsku, jak ono wygląda, bo w ostatnim czasie pojawiły się pomysły, żeby uczyć się w szkołach języka śląskiego na przykład. No i moi drodzy, trzeba to rozgraniczyć. Czym innym jest nauka języka śląskiego, albo dokładnie to powinna być nauka nie języka śląskiego moim zdaniem, a o języku śląskim, tak jak uczymy się o języku polskim, a nie tego języka w szkole, bo nie jest to język obcy, tak jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański. A czym innym zupełnie jest edukacja regionalna i ona niewiele wspólnego ma z językiem. W dobrze prowadzonej edukacji regionalnej oczywiście jest taki element jak znajomość literatury śląskiej, ale to jest tylko wąska część całego tego przedmiotu, bo przede wszystkim uczymy się o geografii Górnego Śląska, o przyrodzie, jaka tutaj występuje, trochę o historii, trochę właśnie o literaturze, trochę o architekturze, o tym dziedzictwie, które już wspominałem, materialnym i niematerialnym, więc to jest bardzo, bardzo szeroki przedmiot, tak? Natomiast język śląski, osobiście jestem sceptyczny, czy ktoś będzie chciał się go uczyć, bo jeżeli się go w domu nie nauczył, na placu się nauczył, w szkole się go nie nauczy. Kolejna rzecz, kto miałby go uczyć? Już nie ma takich nauczycieli, jest niewielu, którzy go dają po śląsku. Więc tu jesteśmy sobie trochę sami winni, że ten język się nie rozwija, że go nie przekazujemy młodszym pokoleniom. Choć czasami się zdarza, że młodzi ludzie potrafią go dać, albo przynajmniej używają godki śląskie jako gadżetu, czyli wplątują takie ichty, richty śląskie słowa w cały słowotok. I ja myślę, że im to wystarczy i ja uważam, że to jest okej. Dlatego, że podstawowa funkcja języka, każdego języka, jest taka, żebyśmy się dobrze rozumieli, więc po co mamy się na siebie zamykać? A jak sobie wplątamy tam, powiemy, idę na hasiok, albo mamo, zrób mi taką dobrą klapsznitę, to nic złego się nie stanie, wręcz jest to fajne i wyróżniające nas pośród innych regionów. No właśnie, tu wtrącę trochę prywaty, bo ja zauważyłam u siebie, że gdy tylko gdzieś podróżuję, czy nawet przekraczam granicę województwa śląskiego z jakimkolwiek innym polskim województwem, to od razu włącza się u mnie lokalny patriota, lokalna patriotka właściwie, no i gdzieś więcej mówię tych śląskich słów, czy mówię z akcentem, który podobno jest słyszalny, bo jak zapytałam moich znajomych z Krakowa na przykład, nawet nie pytałam, sami im powiedzieli, że to po prostu słychać, że jestem z Górnego Śląska, chociaż mówię po polsku piękną polszczyzną, mam nadzieję, więc no, to słychać. Słychać ten tembr, ten zaśpiew, to nas wyróżnia, to jest fajne i myślę, że warto nie tyle się tego nie wstydzić, ile być tego dumnym, bo chyba tak jest w tym zwanym świecie, że są języki regionalne, ludzie ich
mniej lub więcej używają. No właśnie, tutaj mamy do czynienia z młodzieżą, bo my już młodzieżą nie jesteśmy, niestety. I ja już na pewno nie. No tak, ale mamy do czynienia z młodzieżą, która nie wstydzi się regionalizmu, bo wydaje mi się, że kilkanaście lat temu jeszcze mógł to być powód, no może nie do jakiegoś strasznego wstydu, ale jednak do pewnego rodzaju obciachu, a teraz... Jest taka moda. Wraca moda na regionalizm, wraca moda na Śląsk. Moda ma to do siebie, że się zmienia. No i był taki czas, jakieś 26 lat temu, kiedy w Polsce po transformacji chcieliśmy doścignąć Zachód, świat i być bardzo podobni jak wszyscy inni. Ale już tym, trochę jesteśmy tym najedzeni i teraz chcemy się wyróżniać. Ja mam takie doświadczenia z mojej pracy w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, w Strasburgu, a to są doświadczenia sprzed kilku lat, 5-10, kiedy młodzi ludzie, bo tam bardzo wielu urzędników, ale też przyjeżdża wielu stażystów, studentów z całej Europy, jak oni gdzieś spotykali się przy piwku wieczorem i poznawali, to bardzo często na pytanie skąd jesteś nie odpowiadali, jestem z Niemiec, tylko mówili jestem z Bawarii, z Badenii, z Westfalii. Nie mówili, że są z Francji, tylko że są z Lotaryngii albo z Alzacji. Nie mówili, że są z Włoch, tylko mówili, że są z Sycylii albo z jakiegoś innego regionu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki trend, przynajmniej europejski, wydaje mi się. Czy u was się kultywuje jakieś górnicze tradycje? Bo tak szczerze powiem, że od kiedy mój dziadek poszedł na emeryturę, to w ogóle zapomnieliśmy o tym, czym jest kopalnia i nikt już, prawda, nie wspomina, chociaż moja mama odkurza co tydzień leżącą na szafie, znaczy na szafce, na komodzie szablę górniczą i to w sumie jedyny element łączący nas z kopalnią. A jak jest u was? Mój dziadek był górnikiem, ratownikiem w kopalni. I takim momentem, który bardzo zapadł mi w pamięć, to jak moja babcia, jak byłem mały, pokazała mi właśnie jego mundur, jego tą czapkę górniczą. Czako. Czako? Tak, czako, to się nazywa czako. Dobrze wiedzieć teraz, czako. Czako górnicze, która tam, to jest zawsze, tam mi tłumaczyła, że to pióro, które tam jest, to ma swój kolor i jest jakby do określonej funkcji górniczej, że jak ratownik to ma jak określonego koloru i tak mi to zapadło w pamięć. Nie wiem, ale czemu ostatnio oglądałem na Facebooku, jak są orkiestry dęte górnicze i bardzo mi się spodobało, bo ostatnio była, niedawno była Barbórka i jakoś tak oglądałem i mi się spodobało po prostu oko orkiestry górnicze, co jest takim ciekawym faktem, bo to jest bardzo taki fenomen kulturowy, że są te orkiestry górnicze, gdzie ci górnicy w swoim wolnym czasie się razem integrują, śpiewają, muzykują, że tak się wyrażę, i też się jakoś tak rozwijają i fajnie spędzają razem czas, to jakby też na przestrzeni czasu jest, że oni tam mieli taką swoją społeczność. Jeśli chodzi o jakby takie tradycje górnicze, które są kultywowane, to myślę, że taka jakby myślę, że one odchodzą trochę już od mainstreamu, że tak się wyrażę. Idą trochę bardziej w zapomnienie. No, taką rzeczą, której jestem pewny, że na pewno jest, to jest świętowanie Barbórki, której tutaj na Śląsku jest mocne i można to zauważyć na co dzień, ale takich tradycji górniczych to tak średnio. Tak średnio byś powiedział. Ale podziwiam za zaangażowanie w orkiestry górnicze, bo to jest fajna sprawa i nasz gość często mówi o tym, że orkiestry górnicze to jest jedyne, co powinno zostać po górnictwie, słuchajcie. To bardzo ciekawe, dokładnie. Co u ciebie słychać? U mnie nie ma jakoś większych pamiątek z górnictwa, mimo tego, że mój dziadek przed wyprowadzką był górnikiem w kopalni Wujek, jak już no, taką owianą, można powiedzieć, sławą, historią, czy dobrą, czy złą, to już w sumie każdy historią, jest w sobie w stanie tak, odpowiedzieć, bo każdy wie, co się stało. Dokładnie, historią ciężkich czasów. U mnie w domu jako taką pamiątek właśnie po takim życiu górnika nie ma. U mnie w ogóle jakby nie ma w domu pamiątek, myślę, takich typowo regionalnych,
Ale nie uważam to wcale za złe, no bo to nie pamiątki mówią, jakim człowiekiem jesteśmy i skąd jesteśmy. Rozmawialiśmy o tym, czy w ogóle jakieś pamiątki z górnictwem macie w domach, więc mogę tak trochę futurystycznie o to zahaczyć i zapytać cię, żebyś nam powiedziała, czy w ogóle przyszłe pokolenia, jak myślisz, czy będą wiedzieć w ogóle, co to jest górnictwo, czy to będzie dla nich zawód, tak jak dla nas jakieś średniowieczne zawody? O, to jest w sumie ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o górnictwo, to w zasadzie w mojej rodzinie tylko mój dziadek był z tym związany i właśnie był górnikiem bardzo długo na kopalni, ale to też mu się teraz bardzo na problemach zdrowotnych odbiło i u nas zawsze w rodzinie było jakby opowiadane o tym, że rzeczywiście jakby ta praca na kopalni bardzo przemęcza i tak dalej. I w zasadzie to jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście jakby tak o tym pomyśleć, to myślę, że kwestia górnictwa, jakiego takiego wymarłego zawodu, jest bardzo jakby taką realną wizją i rzeczywiście może być to takie pytanie konstruowane gdzieś tam, tak jak teraz dla nas to są bardzo odległe czasy, jak załóżmy omawiamy pierwszą wojnę światową i nagle się ktoś pyta i się tam dowiadujemy, że ktoś tam miał prapradziadka, który w tym uczestniczył i dla nas jest to wręcz taka rzecz nierealna, to ja myślę, że rzeczywiście górnictwo może rzeczywiście spaść na taką wizję zawodu, że będzie to wspominane w przyszłości, jak wiadomo, pomału będziemy wygaszać te kopalnie i tak dalej, to rzeczywiście może być to taki zawód wymarły, o którym się już po prostu tak nie rozmawia i gdzieś tam w tle wspomina. Wspomniałyście o bardzo ciekawej rzeczy, o wizji, jak ludzie widzą górników, właściwie górników, a nie górnictwa, ale to tak ogólniej i jak postrzegamy ich. I myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, bo przypomniała mi się taka jedna rzecz, że na przykład na Śląsku dzieci od najmłodszych uczą się i bardzo dobrze, że ta praca na kopalni jest bardzo ciężka i że należy się tym górnikom szacunek za ich pracę, która jest no po prostu ciężka. Ale nie spotkałem się w dyskusji o tym, że że tutaj jest ciężka i tak dalej i oddaje się jakby też taki, powiedzmy, oddaje się miejsce tutaj kulturze górniczej i innym tradycjom i w ogóle opowiada się, jak to jest i to jest super, bo można się dowiedzieć po prostu, jak to jest. Ale myślę, że nie ma tutaj w wielu miejscach, w placówkach niektórych edukacyjnych miejsca o tym, że będziemy wygaszać te kopalnie. Jeszcze jedną taką rzeczą jest, że z tą dyskusją na temat właśnie wizji górników mam wrażenie, że też to jest taka kwestia polityczna, że ci górnicy, którzy są w związkach zawodowych, bardzo mocno opcjonują za wszystkimi przywilejami, które mają jako związek zawodowy górniczy za swoją ciężką pracę, ale chcą się przy tym utrzymać i nie widzą jakby tutaj miejsca na zmiany. Ja wiem, że takie zmiany się dzieją, ale takie jest spojrzenie jakby ludzi na to, że ci górnicy się trzymają przy tych pieniądzach, przy swoich przywilejach i tak dalej. No dlatego potrzebujemy bardzo mądrej polityki i społecznej i tej biznesowo-gospodarczej. Tak, takiej polityki, gdzie mają miejsce, jest miejsce na różne spojrzenia. Na spojrzenie tutaj górników, rządu, aktywistów, ludzi, którzy po prostu żyją w tym miejscu. Jeszcze wielu innych stron, żeby to wyszło jak najlepsze, rozwiązanie, które jest po prostu kompromisem, porozumieniem wielu stron i działamy wtedy jakby w miejscu lokalnym, mamy też opinii wielu ludzi i większość będzie ludzi z tego zadowolona. No właśnie nawiązując jeszcze trochę do tej kultury górniczej, chciałam powiedzieć, że właśnie patrząc na dzisiejsze podstawówki i choćby na moją starą podstawówkę, kultura górnicza, choćby barburka, u mnie w podstawówce była obchodzona bardzo hucznie. Każda z klas przygotowywała jedną piosenkę śląską, mieliśmy zrobić sobie stroje śląskie własnoręcznie, najczęściej to było albo z papieru, albo z bibuły. Po prostu każda klasa musiała mieć akcent śląski. Ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, ze względu na to, że właśnie ta
tradycja, która była, jest i była z nami bardzo długi czas, jest dalej rozpowszechniana ze względu na to, żeby dzisiejsze dzieci też mogły ją poznawać i żeby jednak ta pamięć o górnikach, no choćby dla naszych wnucząt, co wcześniej powiedziałaś, no nie zagasło za szybko. Okej. Jak kultywować pamięć o górnictwie, ale też ten regionalizm i folklor, bo wydaje nam się, że jest to ze sobą połączone. Jak najlepiej i pozytywnie zawsze wybierać dla siebie to, co jest z fajnego, atrakcyjnego. Tak jak mówię, ta sama gotka, same te pojedyncze nawet słowa są czymś, co nas wyróżniają i warto je poznawać, używać w określonych sytuacjach, ale też na przykład można, nie wiem, my mamy takie święto strojów ludowych raz w roku i w minionym roku odbyło się po raz siódmy i z roku na rok przychodzi coraz więcej ludzi, ale nie w strojach, tylko tych, którzy chcą to oglądać i robią zdjęcia, fotografują tych ludzi, którzy są w strojach, fotografują się z nimi, ale mam takie monitwa, gdzie można tylko głowę wstawić i w taki sposób się przebrać. I ludzie w każdym wieku robią sobie zdjęcia, bo jest to coś innego, coś kolorowego, pozytywnego, coś, o co się nigdy nie pokłócimy. Więc warto takich gadżetów używać, tak? Czy chociażby mamy już sklepy, które sprzedają koszulki z jakimiś napisami, kubki i tak dalej, i tak dalej. To świadczy o naszej tożsamości. Ja zawsze mówię, że oczywiście najważniejsze jest to, co przed nami, ale tak jak w samochodzie trzeba czasem spoglądać w lusterko boczne i wsteczne, żeby zobaczyć, co za nami, żeby bezpiecznie jechać do przodu, to tutaj jest dokładnie tak samo. Nie musimy tym żyć na co dzień, ale powinniśmy to znać, o tym pamiętać i wyciągać wnioski do swojego osobistego, ale też społecznego życia. Mamy się czym pochwalić. To nawet może można to przekuć i staram się to robić, że i pomagać innym, przekuć w biznes, ściągając tutaj wycieczki na Górny Śląsk, które przyjeżdżają, zachwycają się Nikiszowcem, zachwycają się kopalniami Srebra czy kopalnią Guido, którą można zwiedzać, oglądają nasze pałace, zabytki, ale też to, co mamy współcześnie w Katowicach, które jest miastem, i to nie jest moja opinia, tylko tych, którzy tu przyjeżdżają, są pięknym miastem i miastem, którego nie da się porównać do żadnego innego, przynajmniej w Polsce i w Europie. No proszę. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. Również wam bardzo dziękuję. Tu Szpyrsk.